Doroczna konferencja SOIP-u, czyli instytucji, która zrzesza instytucje otoczenia biznesu w Polsce, jest to stowarzyszenie, poświęcona jest w tym roku tematowi związanemu ze współpracą małych, średnich przedsiębiorstw z dużymi podmiotami. Chcielibyśmy poruszyć tematy i odpowiedzieć sobie na pytania związane z problemami, które pojawiają się na styku duży z małym. Konferencja jest trzydniowa. Pierwszego dnia spotykamy się w Puławach, w parku. Odwiedzili nas przedstawiciele kilku ministerstw odpowiadających za gospodarkę w Polsce. Mamy urząd patentowy, mamy przedstawicieli z Włoch, z Austrii. Tu będziemy dyskutowali wspólnie w panelach nad tematami związanymi z współpracą, o której wspomniałem. Kolejne dwa dni przenosimy się do Kazimierza Dolnego, gdzie będziemy chcieli odpowiedzieć sobie już na warsztatach, znaleźć praktyczne rozwiązania, jak duże podmioty powinny współpracować z małymi i na odwrót, jakich elementów wsparcia należy poszukać lub konkretnych rozwiązań, aby styk tych dużych korporacji z małymi podmiotami był jak najlepszy, aby rozwiązania, z którymi ci mali przychodzą do tych dużych, można było wprowadzić w życie. Prelegenci to przedstawiciele partnerów strategicznych Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, to przedstawiciele Grupy Azoty Puławy, przedstawiciele Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, ale również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki z Włoch, Urzędu Patentowego w Polsce, Państwowej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, także szeroki zakres panelistów, który pozwoli nam odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania parki naukowo-technologiczne w Polsce.